Nic się nie nagrywało. Cześć kochani, ja jestem Dorota i witam Was gorąco na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was charakteryzację, do której nie zainspirowała mnie konkretna postać, a konkretny materiał. Dokładnie jest to marmur. A ponieważ z marmurem nieodłącznie w parze idzie złoto, diamenty, bogactwo, to taki jest właśnie dzisiejszy makijaż. Na bogato i z przytupem. A kiedy mamy do czynienia z zapierającym dech w piersiach bogactwem i luksusem, musimy pamiętać, żeby nie dopuścić, żeby kontrolę nad nami przejęła chciwość. Przecież to takie piękne i kuszące, chciałbyś mieć to wszystko, wszystko ci się należy, zasłużyłeś na to, bierz. A chciwość to bardzo zła cecha. I grzech. A więc pilnuj się, jeden z drugim. Pomysł stworzenia makijaży, a nawet wykreowania postaci chodził mi po głowie już długo. Jak to często bywa z pomysłami u mnie. W sumie to albo chodzą mi po głowie bardzo, bardzo długo i w końcu doczekują się realizacji, albo przychodzą nagle i też muszę je zrobić. Ale do rzeczy. Zaczynam od chciwości, bo bardzo chciałam już zrobić look inspirowany właśnie marmurem i złotem, które tak bardzo właśnie pasują do uosobienia chciwości. Jest to więc pierwszy z grzechów, które zilustruję i możecie być pewni, że będą kolejne. Nie będą się pojawiały jeden po drugim, dam Wam trochę w międzyczasie odsapnąć. Będzie więc jeden filmik w miesiącu, czyli mniej więcej co czwarty filmik będzie właśnie z tej serii. Mam nadzieję, że taką formę akceptujecie. Dajcie mi oczywiście znać. Ja teraz z miłą chęcią pokażę Wam, jak wykonałam ten look. Dobra, teraz zabieramy się do roboty. Zaczęłam dosyć nietypowo i trochę eksperymentalnie, bo nałożyłam na samą twarz rozświetlacz w płynie, taki oto jak widzicie z NYX-a, jako bazę pod biały podkład w sztyfcie. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, nie wiedziałam trochę jaki będzie efekt. Chciałam po prostu, żeby twarz nie była taka bardzo biała, żeby to rozświetlenie i ten kolor taki lekko miedziany trochę przebijał przez tę biel. Powiem Wam, że na żywo było widać ten efekt, natomiast ostatecznie chyba pominęłabym ten krok, bo w kamerze nie było tego widać kompletnie. Następnie zabrałam się za tworzenie wzorów na moim marmurze. W pierwszej kolejności w ruch poszły cienie w kremie Vivid Bright z NYX-a. I za pomocą różnych narzędzi, różnych pędzli o różnej grubości i miękkości nadawałam skórze takich różnych przebarwień, rysowałam wszystkie te takie zacieki charakterystyczne dla marmuru. Cały czas oczywiście zerkając na zdjęcie marmuru, którym się inspirowałam. Kolejne przebarwienia wykonuję czarnym cieniem. I tu już nareszcie zaczyna to faktycznie takiego marmurowego charakteru nabierać. Następnie sięgnęłam po paletkę Love You So Mochi Sleek and Cheek z NYX-a. W niej jest kilka takich ślicznych, złotych, połyskujących odcieni, więc ich właśnie użyłam do tego, żeby zacząć już nadawać taki złotawy połysk mojemu marmurowi. Następnie biała farba tłusta Supra z Kryolana. I tak naprawdę powtarzam to, co robiłam z wcześniejszymi kolorami, czyli po prostu dodaję takie plamki gdzieniegdzie, takie linie z rozgałęzieniami i to samo robię ze złotą farbą. Ja użyłam złotej farby wodnej z Party Explosion. Sprawdziła się naprawdę całkiem nieźle. Myślę, że doskonałe też by tu były wszelkiego rodzaju takie złote pyłki, które mieszamy z odpowiednim medium i dają wodoodporną, śliczną, połyskującą farbę. W następnej kolejności zabieram się za oko. Jako bazę nakładam kolor Tattoo z Maybelline w kolorze czarnym. I tutaj szczególnej filozofii nie ma. Robię po prostu takie maksymalnie rozdymione smokey eye. Chcę, żeby łączyło się ono dobrze z pozostałą częścią twarzy, więc ono nie musi być takie super ekstra dopieszczone. Ważne, żeby było czarne i mroczne i tworzyło fajny kształt oka. Kilka złotych kropek, w międzyczasie założę jeszcze soczewki. Wiem, że bardzo lubicie oglądać, jak dotykam swoją gałkę oczną, nie ma za co. Następnie na glitter primer
Nakładam złoty pyłek, a pod oko dołożę jeszcze obłędnie połyskujący złoty brokat. I tu muszę przyznać, że zachowałam się trochę nieodpowiedzialnie, pokazując Wam, że nakładam brokat, który tak naprawdę nie jest przeznaczony do użytku przy oku, w ogóle na twarzy. Bo jest to brokat używany przy ozdabianiu paznokci. Ja robię to na własne ryzyko, ale wszystko na szczęście skończyło się dobrze. Usta potraktowałam czarnym eyelinerem w żelu, tą samą złotą farbą, którą widzieliście wcześniej i tym samym brokatem. Na dekolt i szyję powędrowała czarna farba wodna, następnie rozbryzgi białej farby, nieco białego podkładu, trochę różowego cienia, po to, żeby stworzyć gdzieś tam korespondujący z marmurem na twarzy efekt. Natomiast nie starałam się tutaj aż tak bardzo, ponieważ wiedziałam, że te złote wzory, które widzicie, jak teraz maluję, zasłonią większość tego dekoltu. Wykańczam wszystko złotym brokatem, tak na wszelki wypadek. Dołożę jeszcze wszystkie dodatki, czyli złotą opaskę na głowę i kolczyki, no i oczywiście pomaluję rękę, bo bardzo chciałam, żeby również znalazła się w kadrze. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. W tym tygodniu, w sobotę, będę miała dla Was jeszcze jeden filmik, dlatego koniecznie oznaczcie, subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby mieć pewność, że wszystkie informacje na temat moich filmików do Was docierają. Całuję Was gorąco i do zobaczenia.